Oby nie. Zobaczcie, że przed samym wejściem stoi kilka samochodów, między innymi Fiacik. O kurde, to jest chyba wejście. Niegdyś funkcjonował tutaj mechanik samochodowy. Ale nie po to tu jesteśmy. To jest troszkę grubsza historia. Jest tutaj bardzo duży budynek administracyjny, który dzisiaj odwiedzę. Część tego budynku jest już dość zdemolowana. Ale są też tutaj bardzo fajne i ciekawe miejsca. Sprawdzimy najpierw parter. Owieczka, jakiś laptop. Wideo. Przejdziemy na spokojnie parter i sprawdzimy, co tutaj jest. Ale wiem, że te piwnice również skrywają coś ciekawego. Mam nadzieję, że to jest tutaj gdzieś. Bardzo dużo elektroniki. O kurde, zobaczcie ten sprzęt.
Wow. Takie mini muzeum starej elektroniki. Nawet maszyna do szycia. Dwa laptopy. I jakaś ciekawa broń. Nie wiem, pierwszy raz coś takiego widzę. Tutaj sieć rozwinięta. Ale w jakim celu? Cennik. Sesja 10 groszy. Zapytaj o promocję. A w tym pomieszczeniu bardzo dużo kaset VHS. Wejście na górę. To miejsce jest fajne, naprawdę. Pójdziemy jeszcze na wprost. Może tutaj też będzie coś ciekawego. Wózek inwalidzki. Tutaj rower górski. Przerdzewiały już. Miejsce dość creepy. Tutaj nic. Tu chyba ktoś pomieszkiwał. Dobra, idziemy teraz na górę. Sprawdzimy. Zostały jakieś elementy wyposażenia. Gdzieś tu się szło na górę, ale to jeszcze nie tutaj. Wchodzimy na górę. Silnik. Ciekawe z czego. Jesteśmy na parterze. O kurde, budynek jest naprawdę duży. Dość mroczny, fajna by była tutaj nocna eksploracja. Z pewnym dreszczykiem. Maska gazowa. Tu mamy jakieś łuski. Już wykorzystane. Mimo tego, że budynek stoi przy głównej drodze, troszkę wyposażenia zostało, ale widzieliście też, jak musiałem wchodzić. Większość wejść jest zabezpieczona.
O, tutaj pewnie były jakieś posiadówy. Zastanawia mnie, czy kogoś tutaj spotkamy. Strefa niebezpieczna. Zastanawia mnie też, czy jest tutaj inne wejście niż te, którym wszedłem. Dobrze by było. Tam się bardzo źle wchodzi. Biurko. Wanted. Bart Veroy. Zobaczcie tą spluwę. Klinika. Dysk. Dyskietki. Większość okien jest zabezpieczona, przez co nie każdy może się tutaj dostać. Trzeba się troszeczkę postarać. Sadowski. Okej, idziemy wyżej. Dobra, tu było wejście? Nie. Idziemy wyżej. Zobaczcie, budynek cały się rozpada. Wszędzie leży tynk, któregoś dnia schody runą. Ale teraz wyglądają na stabilne jeszcze. Kolejny wózek inwalidzki. Już chyba jesteśmy na samej górze, chociaż mogę się mylić. Zabezpieczona taśma. Wejście na górę. Zobaczymy, jak wystarczy czasu, to zerkniemy tutaj. Po tej stronie nie było nic ciekawego. Tutaj też się wszystko rozpada. Zobaczcie, jaki młot. Czyli tor tutaj szalony.
ale on się nie rozstaje ze swoim młotem. Zobaczymy, jak wygląda widok z okna. Bez oświetlenia naprawdę wygląda to fajnie. Takie miejsce z dreszczykiem. Tak jak mówiłem, fajnie byłoby tutaj nagrać odcinek w nocy, byłby o wiele ciekawszy. Tylko dobrze byłoby kogoś zabrać z sobą, bo można tu spotkać różnych typów. Będą też i tacy nieprzyjemni. Zobaczcie, jak wygląda strych. Dlatego myślę, że nie warto nawet tam wchodzić. Dobra. Możemy schodzić na dół. Najwyższa pora już opuścić to miejsce i ustąpić miejsca innym eksploratorom. Ja się z wami pożegnam w tym miejscu. Mam nadzieję, że eksploracja była ciekawa dla was. Częściej będziecie wpadać na mój kanał. A dzisiaj zakończymy już eksplorację. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.